Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Tym razem robimy sobie ekipowy zlocik. Ja już mam... Wiecie jaki jest temat dzisiejszego zlotu? Tematem dzisiejszego zlotu są samochody gangsterskie. Patrzcie, ledwo wyjechałem z garażu i od razu mam gangsterską furę. Ja, o to chodzi. Ciekawe, czy ktoś skopiował mój pomysł. To jest chyba najtańsza opcja, jaką można ogarnąć. Prosto z ulicy, nie? Piękna sprawa. Uuu, w dokach się dobrze, klimatycznie. Jadę do tuningowni i szybko sobie przerobię furkę. Tu chyba nie ma za dużo opcji tuningowych do zrobienia. O, czekaj, ja źle pojechałem. Ale jako takie auto tuningowe to może być... Znaczy tuningowe, gangsterskie może być ciekawe, ale jako takie tuningowe to chyba nie do końca, nie? No, jakby nie możemy tu raczej za wiele zrobić. O, chciałem oddalić sobie kamerę. Pyk, no ale gangsterski jest na 100%. Podejrzewam, że będzie bardzo popularny na zlocie, choć jeszcze nie byłem na miejscu, nie wiem co mnie tam czeka i co chłopaki sobie przygotowali. Słyszałem, że są jakieś SUVy, że są jakieś furgonetki. Uuu, dobre hamulce ma ta limuzyna. Robimy tuning bez tam armora. Ojej, po co mi hamulce w tym aucie? Dobra, tylko wygląd się liczy. A światła... No właśnie, tutaj bym dał jakieś takie czerwone. Kurczę, to jest taki typowy gangsterski samochód. A weźmy sobie go, niech się tam w jakimś garażu pojawi. Tablica jakaś taka czarna, pyk, groźna. Kolor podstawowy, moglibyśmy dać matowy, ale nie wygląda to dobrze, co? Dajmy sobie jakiś taki grafitowy, nie no, czarny, no musi być czarny, wszystko, kolor czarny, no i koniec, musi być już. Zawieszenie, oczywiście gleba, proszę bardzo. A skrzynia biegów, no, nie wiem, czy wyścigów chyba raczej żadnych nie będzie, więc to nie ma znaczenia. Felgi, właśnie wybiorę może z tych nowych, co dodali do GTA. Co by tutaj, a może coś takiego? A te? Nie, te takie zbyt wyścigowe już, nie? To muszą być takie gangsterskie, wiesz. Super są te felgi, fajnie, że je dodali do GTA. Cały czas to propsuje. I kolor oczywiście czarny. Zobaczcie, jak ładnie w tym samochodzie teraz wyeksponowane są tarcze hamulcowe. Naprawdę w porządku. Tutaj jeśli chodzi o design, no to raczej nie będzie pasować to do gangsterskiego samochodu, bo się będzie za bardzo w oczy rzucać, nie? Czarny dym spod opon i słuchajcie, oczywiście szyby limuzynowe. Nie ma opcji, tu musi być, wiesz, pełna prywatność. I tyle, no i właściwie skończyliśmy, mamy gotowy samochód, kurde, gangsterski. Najlepsze było to, że wiesz, dopiero co się zrespawnowałem na sesji i od razu miałem odpowiednią furkę podstawioną przez jakiegoś bota. To w ogóle mój Crossfire jeździ. Ja sobie go na koncie na PlayStation 4 normalnie wziąłem z ulicy i stuningowałem i mam tam w takim samym kolorze, jak mam w rzeczywistości. Poważnie. Tutaj na tym koncie, jak teraz gramy na PC-cie, no to na tym koncie, no nie mam tego samochodu i nie wiem, czy będę go sobie robił. A, zobaczymy, zobaczymy. Jadę, muszę tutaj objechać kawał drogi do chłopaków. No i dojeżdżam powoli w jakimś takim miejscu, w jakichś dokach, wiesz. Ponuro, szaroburo. Co tu się dzieje? Zobacz. To już, no, okej. Ja nie wiem, myślę, że ten samochód, który ja mam, będzie bardzo popularny na zlocie. Nie mam pojęcia, co są chłopaki sobie powybierali. O, już się pojawiła jakaś furka. Nie wiem, w jaki sposób się dzisiaj ustawiamy. Zaraz się okaże. Uwaga, uwaga. Co tu mają za fury? Zawsze staram się wybierać taką furkę, która się nie powtarza, ale raczej podejrzewam, że ta będzie się często tu się wyprawia. Tu coś spada z góry. Oho, jo, ktoś przyjechał Rolls Royce'em. Jest limuzyna jakby. Ty, ale chyba nie, nikt nie wziął tego samochodu, co ja mam. Jak to jest możliwe, gościu? Ej, ubrudził mi się samochód! Cholera! Dobra, nie wiem, czy tak mogę stanąć tutaj koło tej mafii. Co? Ja pały ze sobą przywiozłem? Chyba nie. No
Jakoś tak się zrównamy z nimi, nie? Ej, fajne te fury wybraliście. Każda jest inna. Dużo jest takich też nowych, widzę. Ja wyszedłem z miejsca, gdzie się zrespiłem na tej sesji. Jechało auto i mówię, o, idealny. Ej, no, no naprawdę. Naprawdę. No. Dobrze, ustawiłem się już, czas zobaczyć, co tutaj są za furki, więc idziemy po kolei. Pierwsza jest ta moja zgarnięta z ulicy. Dalej mi to śmieszy, bo myślałem, że potrwa trochę czasu, aż znajdę odpowiedni samochód, aż wiesz, kupię go i stuninguję tutaj, proszę bardzo. Idealny, nie? No ej, nikt takiego nie ma, to jest ogromny plus. Tutaj mamy też, że z ulicy można go zgarnąć, też fajny wóz, też o nim myślałem. Kurczę, policja przyjechała, zlot gangsterów. Ej, ten jest super. Ja nie wiem, czy go... Nie wiem, czy kiedykolwiek nim jeździłem w GTA. Bardzo fajny, przypomina mi jakiegoś Cadillaca, te takie pionowe lampy z tyłu, nie? Spoko wygląda. Tutaj jest jakiś SUV-ik. Gangsterski. Co tutaj jeszcze? Co? To jest gangsterskie? To chyba z tego serialu Good Girls, kojarzycie? To są takie mamuśki, które robią różne napady. Ale tył nie pasuje. Nie wiem, nie wiem, jakoś tak. Ten to chyba nie jest gangsterski. Tutaj zdecydowanie totalna gangsta offroadowa. Ty, a to co to jest? Ej, ja pierwszy widzę ten samochód. Bardzo fajnie stuningowany. Ja go nie znam. Pierwsze widzę. Jakie fajne opony ma. Ej, naprawdę, pierwszy raz widzę ten samochód. Pasuje jako gangsterski, nie? No jakieś takie właśnie offroadowe tematy, bardzo fajny. Tam jeszcze stoi, o Jezu, pełno nas tutaj jest, zobaczcie, jest 29 osób na sesji, no jest full. Tutaj jeszcze mamy kilka samochodów, tam jeszcze stoją, do nich zaraz sobie dojdziemy. Ale po kolei, najpierw zobaczmy co tu mamy. Jakaś chyba alfa, ej spoko te samochody, są naprawdę, Rockstar się wysilił jeśli chodzi o projektowanie tych samochodów. Na pewno jest tutaj sporo inspiracji w tym wypadku, no alfą, ale generalnie no wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Bardzo spoko. I tutaj mamy BMW, o którym też myślałem, to jest chyba z twardym dachem, BMK. Tak mi się wydaje przynajmniej, bardzo spoko też jako gangsterski. Dominują generalnie ciemne kolory, czarny, tutaj na przykład ciemny czerwony, tutaj ciemny czerwony. Fajnie się ustawili tak z boczku, ekstra to wygląda. No te zloty w GTA są magiczne. Dobra, i tutaj znowu widzimy gangsterską furę, której ja nie znam. Jaż mi tak gubię, bo ona jest bardzo fajna. Tutaj przyjechała sobie BMW L30, ja wiem, czy to taki gangsterski... Ciężko powiedzieć, no BMK, nie? Tylko tutaj nie mamy więcej drzwi, żeby z tyłu wsiadać, no. Mamy miejsca z tyłu. Ciężko powiedzieć, czy to gangsterski. Tutaj też. Tutaj mamy chyba Astona Martina, nie? Który bardziej mi też przypomina jakiegoś Mustanga albo jakieś Camaro. Ale to jest Aston Martin, znam go z Forza Horizon. I tu znowu ten kwadraciak, to musi być jakiś nowy samochód dodany do gry, nie wiem. O, ta BMK, mimo że też dwudrzwiowa, to też, to mi bardziej pasuje jako taki gangster typowy, nie? Ta E30 tak może trochę za mała, nie wiem. Tu jaka fajna stylizacja u tego ziomeczka. Zobaczcie, jakaś taka gangsterska bluzka, spoko to wygląda. Dobra, zobaczmy tam dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Limuzyna. Spoko też wygląda. Tutaj SUV-ik się pojawił, proszę bardzo. Ekstra. Wielkie felgi, nie? Spoko wygląda. Co tu jeszcze mamy? Limuzynka, coś a la limuzyna. Mega, mega obniżony, co? Bardzo niziutki. Bardzo ładnie wygląda. Zdecydowanie pasuje jako gangsterski. Ten? Jako gangsterski? Chyba jakiś taki już mega, mega bogaty gangster, nie?
No. Nie no, można zaliczyć jako gangsterski. Kurczę, jakie to jest wielkie. W rzeczywistości te rolisy też są ogromne, nie? Dobra, tutaj mamy i gangsterski, i policyjny, i samochód służb specjalnych. On się, kurczę, do wszystkiego nadaje, no. Na każdy typ zlotu. Poza może tunerami. Chociaż różnie to bywa. Bardzo spoko auta. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy stare autka w starym stylu. Bardzo spoko. Z mafii, nie? Ziomeczki też poubierani tak w starym stylu. Ekstra to wygląda. O, pojawił się Hermes. Fajnie. Hermesa mogliby stylizować na GTA Vice City, nie? Coś w tym rodzaju i przebranie do tego. O, tu mamy Tommy Gun, proszę bardzo. Ekstra to wygląda. To już typowa mafia jest, nie? Mafia z mafii po prostu. No, to jest ekstra. Tutaj mamy też taki starszy samochodzik. Też takie przebranie pasujące. Ekstra. I tu mamy... Tutaj brakuje drzwi. Może to taka stylizacja jest. Nie wiem. Czegoś tutaj zabrakło chyba. Zobaczcie, jaki zlocik, no. Aż głupio nie zrobić zdjęcia, prawda? Bardzo spoko to wygląda. No i ruszamy. Będziemy chyba robić ustawkę gangową. Gang kontra gang, słuchajcie. Będziemy robić fight club, zdajecie. Czyli będziemy ze sobą walczyć. Jeden na jednego na gołe pięści. Zaraz zobaczymy, co nam wpadnie do głowy. Na razie jedziemy w jakieś konkretne miejsce się poustawiać. Jeden gang kontra drugi gang. I ten samochód z przodu strasznie mi się podoba, ten Cadillac. Ja sobie muszę go na PS4 kupić, bo jest fantastyczny. Superowy jest. Jeszcze w ogóle dużo samochodów muszę sobie tam kupić, bo... Ja tam rozbudowuję sobie to konto, tak jak sobie rozbudowywałem kiedyś na PC-cie. I no, kupuję sobie tam rzeczy, które mi się po prostu podobają, ale też nie chcę mieć tak, że wiesz, pełne garaże samochodów, tylko chcę mieć takie samochody, które naprawdę będą sprawiały mi frajdę, nie? Tutaj się poustawiali, czekaj, jadą czy... jak pociąg, kurde. Dostawa nowych samochodów pociągiem. Ależ piękny jest ten samochód z przodu. Cadillac. Ten się na Krzysia wrąbał. Pierwszy do wywalenia z klubu, kurde. Jestem mega zaskoczony, że nikt nie wziął tej fury, którą ja mam. No to jest taki typowy gangster. No można powiedzieć, że współczesny, ale tutaj ludzie też kierowali się różnymi, wiesz, inspirowali się różnymi rzeczami. Jakimiś filmami, grami. I to nie jest tak, że o... Jeden samochód przypomina bardziej gangsterską furę i to już jest, wiesz, gangsterska fura tylko i wyłącznie. Tutaj są różne tematy. Widzicie, że były też stare fury, były SUVy, nie SUVy. Jakby dużo różnych opcji, nie? Muszę tu uważać, żeby nikogo nie potrącić. Nie dlatego, że żałuję jego potrącić, tylko dlatego, żeby mi się samochód nie ubrudził od krwi czy coś. Gdzie oni tam cisną? Oni tam pojechali. Patrzcie na mapkę. Cała sesja w jednym miejscu. Powiem wam, że teraz jak się przyzywa swój samochód, to on się pojawia w ogóle gdzieś po drugiej stronie mapy. Coś się dziwnie gliczuje. Nie wiem, czemu tak jest. Naprawdę, jest za dużo osób w jednym miejscu, ale fajnie to wygląda. I spoko, że w ogóle GTA pozwala na takie rzeczy, nie? Na konsoli by było chyba 3 FPS-y, serio. Aż strach pomyśleć. Słuchajcie, co by zrobił jeden opresor z rakietami samonaprowadzającymi. No to by była katastrofa, nie? Wszyscy by poumierali, na przykład tutaj. Łańcuch wybuchów. Co oni robią? Jadą gdzieś dalej, czy stoimy w miejscu? Chyba robimy jakąś przerwę na fotki, czy coś? Kurde, jak to wygląda. Widzę, że już ludzie powoli się podzielili na ekipę. W ogóle co ten gościu z motocyklem robił? Za dużo osób w jednym miejscu, niektórych graczy w ogóle wywala z sesji. Nieźle to wygląda. Ale wszędzie ten mój crossfire stoi. Cholera jasna. Muszę gnoja wyprowadzić na spacer niedługo. Jedziemy. Ta BMW, ta Audica, która przede mną jedzie. To jest naprawdę fajne auto. Chyba mam je nawet na swojej konsolce. Świetnie brzmi. Naprawdę super się tym jeździ. Przy okazji odpaliło się wyzwanie, żeby blisko mijać jakieś pojazdy ruchu ulicznego. Ktoś ma już 21, a wiesz, my jedziemy cały czas w konwoju, więc generalnie mijamy te same samochody, nie?
Pyk, pyk, pyk. Jest! Pierwszy przez chwilę. To nie trzeba nawet szybko jechać, zobacz, samo się nabija. Fajnie. Jest, prowadzę. Ciągniki dawaj. Cyk, żeby tylko się nie zderzyć. Pięknie. Oni pewnie nie widzą tego nawet, nie, bo się po prostu ze sobą jadą, ale ja się wyciszyłem, bo tam słuchajcie, no wszyscy są na Discordzie i ze sobą rozmawiają, jest straszny chaos. Czyli gdzie teraz jedziemy? Wszyscy? A. Spoko. W sumie tak patrzę, że Hammer też by chyba pasował, nie? Jako taki gangsterski samochód. Nawet nie byłby chyba taki najgorszy. Patriot. Myślę, że spoko. Dobra, jesteśmy na lotnisku, co oni tu kombinują? No, to jak się ustawiamy? Trudne życie. Zobaczcie, jaka ekipa się tu zebrała. Stare samochody naprzeciwko, powiedzmy tym nowoczesnym bardziej. Kurde, ale super to wygląda, no nie? Ekstra. Prawie, że równiusieńko się tym razem udało. No, trzeba będzie zrobić jakieś fotki, chociaż już ciemno, jest za ciemno jest na fotki. Nie wiem, czy coś wyjdzie. A, spoko. Może ustawmy się na liniach, będzie łatwo się ustawić. Tutaj, tak jak tutaj. Tamci mają taką samą linię, nie? Po drugiej stronie. Będzie symetrycznie, czy nie? Aha. Aha. A, myślę, że możemy kierować się na bazę wojskową powoli chyba, nie?
Będziemy robić rozróbę na bazie wojskowej. No. Do swojego auta pancerza nie kupowałem, więc będzie krótka akcja. A może spróbujmy skupić się na jednym czołgu, jak jakiś zobaczymy. W ogóle może skupmy się na czołgach tylko i wyłącznie. No. Dokładnie. O tak, to będzie super, a i to będzie super. No. Chyba tak, właśnie. Ale ci, co zaczną, nawet mają tam hangar i zaczną do wojskowych strzelać, to ich nie zacznie wojsko wygonić? Tutaj? A, dobra. Ale to fajnie wygląda. Ej, ale tam będą straszne lagi od tego wszystkiego. To dopiero początek. Może spróbujmy strzelać tylko z pistoletów do czołgów, bo przecież one też się wtedy niszczą, nie? Dobra. Dobra. Będą wybuchy. Jest. Zaczyna się? Zaczynamy? Dobra, wchodzimy do akcji. Niektórzy nie dali rady samochodu ogarnąć przez tą przejażdżkę, tyle zderzeń było. Zaraz będą czołgi, będą. Zadymka! Nic nie widać, jaka mgła. Ale my ze sobą nie walczymy, tylko współpracujemy chyba, czy nie? Śmigłowce, samoloty, wszystko niszczymy. Się robi derby z tego powoli. O Jezu. Ile tu nas jest? Nic nie widać, no. Gdzie są czołgi? Co
mnie zbombardowało. Mój samochód już zniknął. Czekajcie, ja kogoś... Ja do kogoś wsiądę, będę pomagał w strzelaniu. Buzard jest, ale nie, buzard to przesada, za mocny. O, fura się już pali. Już, zamknięte. O, dobra. Czekaj, do W wsiądę. O! Jezu! Ej, nie ma czołgów w ogóle. No i standardowo, totalna anarchia, każdy na każdego, lasery, ale wiecie co? Nie pojawił się ani jeden czołg w bazie wojskowej, żeby nas atakować. Dziwna sprawa, chyba za dużo graczy jest i wojskowi nie wiedzą, kogo mają atakować. Ale autentycznie wojsko nie ma tutaj nic do gadania, nas gonią po 4 gwiazdki. I teraz chłopaki umówili się, że bawią się w króla, czyli atakują samochód, w którym ja będę siedział. Na zasadzie będą zderzać ten samochód, tak jak teraz. Jest jeden wielki pościg. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć, no. To jest jakiś sabotaż. Miało być, mieliśmy współpracować. Ta BMK jest bardzo szybka i bardzo sprawnie tutaj uciekam wszystkim. O! Patrz, jak to zrobił, czujesz to? Jak fajnie wyminął. Ja nie prowadzę jak coś, ja tylko tutaj obserwuję. A jakby mi tak w koła strzelał? Nie no, nie będę, oni... Umówiliśmy się, że tylko zderzanie się liczy. O, kurwa, coś tam powietrze poleciało. Totalna anarchia. Ja będę śmigłowce policyjne sobie strzelał. No i moi drodzy, tak się zakończył zlocik samochodów gangsterskich w GTA Online. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.